księżna Kate przyłapana pierwszy raz po chemioterapii. Nie była sama. Księżna Kate pokazała się publicznie po raz pierwszy po zakończeniu chemioterapii. Od tego czasu stroniła od blasku fleszy. Teraz przyszła królowa została przyłapana przez dziennikarzy w drodze na niedzielną mszę. Księżna Kate zmaga się z chorobą. Księżna Kate kilka miesięcy temu ogłosiła, że choruje na nowotwór i jest w trakcie zapobiegawczej chemioterapii. Od tego czasu stroniła od mediów i pokazała się publicznie zaledwie kilka razy. Pod koniec sierpnia przyszła królowa miała już okazję pojawić się na urodzinach Karola III oraz podczas finału męskiego Wimbledonu. Pod koniec sierpnia księżna Kate i książę William zostali przyłapani przez paparazzi również podczas wizyty w Szkocji w związku z corocznymi wakacjami monarchów w szkockim Balmoral. Fotografie zostały zrobione podczas ich podróży samochodem. Przyszła królowa zakończyła chemioterapię. Na początku września do opinii publicznej trafiły niespodziewane nowiny. Żona księcia Williama ogłosiła, że zakończyła leczenie dodając wzruszające nagranie. Wreszcie zakończyłam leczenie chemioterapią. Rak jest podróżą pełną wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. Najważniejsze, co można zrobić, to być wdzięcznym za proste, ale znaczące rzeczy w życiu, takie jak miłość i wsparcie bliskich, przekazała księżna Kate. Na nagraniu dostrzec można księżną Kate, księcia Williama oraz trójkę ich dzieci, Georgia, Charlotte i Louisa. W tle można usłyszeć głos opowiadający o zmaganiach z chorobą i strachu oraz nadziejach, które w tym czasie przeplatały się ze sobą i towarzyszyły jej każdego dnia. Żona księcia Williama przyłapana przez paparazzi. Od czasu ogłoszenia zakończenia chemioterapii księżna Kate stroniła od błysku fleszy. Paparazzi przyłapali ją dopiero w niedzielę, 22 września. Według informacji przekazanych przez brytyjski The Sun, tego dnia udała się z rodziną na niedzielną mszę do kościoła Cratchie Kirkhurch znajdującego się w pobliżu zamku Balmoral. Fotografom udało się ją uchwycić podczas podróży samochodem. Prowadził William, a Kate była na miejscu pasażera. Tuż przed murami kościoła spotkali się z królem Karolem III oraz królową Camillą.